Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, czy przyjmując Komunię Świętą mogę zarazić się wirusem lub jakąkolwiek inną chorobą, a dokładniej chodzi o pytanie, czy zastanowienie się, czy refleksję, czy na komunikancie, na konsekrowanej hostii, na Komunii Świętej może przenieść się wirus. Bowiem no, są takie głosy teraz w tej obecnej sytuacji, że skoro to jest ciało Chrystusa, skoro to jest sam Pan Bóg ze swoją taką potężną mocą, no to na Komunii Świętej żaden wirus się nie ostoi. Zresztą podobnie twierdzą wyznawcy tego poglądu, że nie ostoi się żaden wirus w wodzie święconej, skoro jest ona uświęcona, pobłogosławiona przez samego Pana Boga. Dla tych, którzy nie wytrzymują do końca filmiku, odpowiem od razu na samym początku, a potem będzie argumentacja. Uwaga! Tak, na Komunii Świętej, na tym świętym komunikancie, na tej świętej hostii może znaleźć się wirus i ty tym wirusem możesz się zarazić. Jeżeli twierdzisz inaczej, że bóstwo Chrystusa powinno tego wirusa zniszczyć, że tam się żadne wirusy nie imają, ani świętej hostii, ani wody święconej, to chciałbym, żebyś wysłuchał tego filmiku do końca. Będzie też praktyczna podpowiedź, co zrobić z takim poglądem. Kochani, dzisiaj przepiękna uroczystość w kościele, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy dziękujemy Bogu za plan zbawienia, szczególnie za moment wcielenia. Dzisiaj aż moje serce przenosi się po prostu do Nazaretu. Cieszę się, dziękuję Panu Bogu, że mogłem tam być dwukrotnie. Tam w Bazylice Zwiastowania. W grocie Najświętszej Maryi Panny widnieją po dziś słowa po łacinie, które z Ewangelii Świętego Jana, które teraz przytoczę po polsku. Z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 1, werset 14. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, a w Bazylice w Nazarecie te słowa brzmią: tutaj słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Chrystus stał się człowiekiem i przyjął. On, Bóg, prawdziwy Bóg, przyjął naszą ludzką naturę. I mówimy o tej tajemnicy wcielenia, mówimy o Jezusie Chrystusie, wyznajemy to w naszej wierze, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Co to znaczy prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek? Wielu się nad tym zastanawiało, pewnie ciągle jeszcze zastanawia. Pierwsze wieki nie były wolne od tego, by popełniać błędy też w tym zakresie. Takie rozważania prowadziły nieraz do błędnych wniosków. I tu chciałbym przywołać jeden taki błąd, jedną taką herezję. Ta herezja nazywa się monofizytyzm. Ja ją pokrótce tylko streszczę, ale jeżeli jesteście zainteresowani, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać monofizytyzm i doczytać trochę. Monofizytyzm dosłownie znaczy z języka greckiego jedna natura. I ten pogląd polegał na tym, głoszący ten pogląd wyznawali, że połączenie boskiego logosu z ludzką naturą w Jezusie dało początek jednej fizis, w której boskość zdominowała człowieczeństwo. Czyli mówiąc takim naszym popularnym językiem, to jest wiara w to, że skoro Bóg przyjął ciało, powstała taka jedna hipernatura. Taki superbohater powstał i w związku z tym to człowieczeństwo Chrystusa, ta przemieniona hipernatura, ona jakoby miałaby być wolna od wszelkich ziemskich przypadłości. Tymczasem Pismo Święte mówi wyraźnie, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Gdyby monofizytyzm, ten pogląd był prawdziwy, zobaczcie, jakie to rodzi konsekwencje. To by oznaczało, że Chrystus nie mógł być za nas cierpieć męki. Co widzimy w Ewangelii? Widzimy, że Jezus doświadczał wszystkiego jako człowiek z wyjątkiem grzechu. Kiedy był zmęczony, kładł się i spał. Kiedy płynęli przez jezioro, spał w tyle łodzi. Kiedy pościł na pustyni, był głodny. Odczuł w końcu głód i dlatego przystąpił szatan i go kusił. Jezus doświadczał tego wszystkiego w ciele, co my, z wyjątkiem grzechu i jego skutków. A więc, kiedy przyszedł czas, kiedy go aresztowano w Ogrodzie Oliwnym, kiedy nadszedł czas jego męki, on to naprawdę wszystko wycierpiał. On odczuwał ten ból. Nie miał jakiejś hipernatury. Jego człowieczeństwo, to, że wziął ciało, oznaczało, że to wszystko znosił. Więc monofizytyzm okazał się być herezją, i ta herezja została odrzucona w czasie soboru chalcedońskiego w 451 roku. I od tamtego czasu bardzo dobitnie Kościół głosi:
Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jak się to ma do Eucharystii? W Eucharystii dochodzi do cudu. Dochodzi do cudu, kiedy na słowa kapłana chleb staje się ciałem Chrystusa, prawdziwym ciałem, nie jakimś symbolem ciała, nie jakąś pamiątką. Jest to prawdziwe ciało. Wielokrotnie dawał tego Pan Bóg znaki przez cuda eucharystyczne. Za chwileczkę się do jednego cudu eucharystycznego odwołam. Ale jednocześnie materia, którą Bóg wykorzystuje do tego, żeby dać nam swoje ciało i swoją krew, pozostaje ta sama. Mówimy takim mądrym językiem teologicznym o transubstancjacji, o przeistoczeniu. Tak popularnie mówi się, że zmienia się substancja, zmienia się istota, ale przypadłości zostają. Co to znaczy, że zmienia się substancja, że zmienia się istota? To znaczy, że to już nie jest chleb. Tam nie ma ani kawałeczka chleba, to jest prawdziwe ciało Chrystusa. Nie ma tam ani kropelki wina, to jest prawdziwa krew Chrystusa. Ale jednocześnie, przedziwna tajemnica, wszystkie przypadłości zostają. Czyli biała hostia, mimo że jest ciałem Chrystusa, dalej smakuje jak chleb, pachnie jak chleb. Wino, mimo że to już nie jest wino, jest krwią Chrystusa, dalej pachnie jak wino, smakuje jak wino. Dla zaciekawionych dalej ma procenty, tak jak wino. I zmienia się istota, przypadłości zostają. No dzieje się właśnie przedziwny cud. Chleb się nie zmienił w jakąś hipernaturę. Wino nie ma jakiejś hipernatury, przepraszam, ciało Chrystusa w Komunii Świętej nie jest jakąś hipernaturą i krew Chrystusa w kielichu nie jest jakąś hipernaturą. Przypadłości pozostają. I co to dla nas oznacza? Zobaczcie, jak Kościół od wieków troszczy się o Eucharystię, właśnie między innymi w ten sposób, żeby się chociażby nie zepsuła. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego przechowujemy tylko ciało Chrystusa, a Kościół nie przechowuje krwi Chrystusa w tabernakulum? Nie przechowuje się krwi Chrystusa. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Nie wolno zresztą przechowywać krwi Chrystusa, mówią o tym przepisy kościelne. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mogłoby sfermentować i wówczas przestało być krwią Chrystusa. Ze względu na szacunek do świętej krwi Chrystusa nie przechowuje się, żeby nie uległo zepsuciu i no właśnie, nie straciło. Przestałaby to być krew Chrystusa w momencie, gdyby to wino sfermentowało. I podobnie hostia, komunikanty, one mogą na przykład spleśnieć. Dlatego są przepisy, że w tabernakulum musi być ustawione w miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed profanacją, ale też musi być miejscem suchym, żeby ten chleb nie spleśniał, żeby się nie zepsuł. Co więcej, jest też przepis Kościoła, chociażby, nie wiem, czy wiecie, o tak zwanej renowacji Najświętszego Sakramentu. Hostia, która jest zakonsekrowana do wystawienia w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, ona powinna być regularnie wymieniana, żeby nie była stara. Właśnie z tego względu, żeby ten chleb się nie zepsuł. Jeżeli dzieje się jakkolwiek inaczej, wtedy jest to cudowna interwencja Pana Boga i dzieje się cud. I tak jak Wam wspomniałem, powiedziałem, że odwołam się do jednego cudu eucharystycznego i też zachęcam do lektury. Cud eucharystyczny w Sienie. Pozwólcie kilka słów o tym cudzie. Co tam się wtedy w Sienie zdarzyło? 14 sierpnia 1730 roku, w Wigilię Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do świątyni włamali się złodzieje, do Bazyliki Świętego Franciszka w Sienie. Włamali się złodzieje w poszukiwaniu drogocennych przedmiotów i zabrali złotą puszkę z komunikantami, z Komunią Świętą, z konsekrowanymi hostiami. Naczynia ukradli. Co złodzieje zrobili z Komunią Świętą? Kleryk, uczestnicząc we mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej w Provenzano, w innej miejscowości, zauważył, że w skarbonce znajdują się białe hostie. Prawdopodobnie właśnie tam złodzieje do skarbony kościelnej wysypali Najświętszy Sakrament. Policzono hostie, było ich 348 całych i 6 połówek i w uroczystej procesji przeniesiono je do Bazyliki Świętego Franciszka w Sienie. Wystawiono do publicznej adoracji, by ludzie mogli tam się modlić, prosząc o łaski i przebaczenie grzechu świętokradztwa. I okazało się, że z upływem czasu stan fizyczny tych komunii świętych się nie zmieniał. 50 lat później generał zakonu franciszkanów dokonał oględzin tych hostii i one nie uległy zniszczeniu, nie utraciły swojego kształtu i wtedy po 50 latach uznano to za cud.
Od tamtego czasu, czyli od 1780 roku, przeprowadzono wiele, wiele badań tych właśnie świętych hostii. Zacytuję tu wyniki jednych z tych badań z 1914 roku, gdzie na zlecenie papieża specjalna komisja naukowców te badania robiła. Głównym ekspertem był profesor Ciro Grimaldi, wykładowca chemii na Uniwersytecie w Sienie i dyrektor laboratorium chemicznego. Po dokonaniu badań mikroskopijnych przedstawił szczegółowe dokumenty i zeznania na temat niezwykłej natury badanych hostii. Są one wykonane z przaśnej mąki pszenicznej, a więc pod wpływem kradzieży i miejsca ich przechowania powinny ulec zniekształceniu czy też pokruszeniu. Tak się jednak nie stało. Te święte cząstki niesfermentowanego chleba są przykładem doskonale zachowanego stanu. Profesor dodał, zjawisko wyjątkowe, które obala naturalne prawo zachowania materii organicznej. Komisja nie była w stanie wytłumaczyć tego zjawiska. To tylko jedno z tych badań, które pokazuje, stał się cud. Podobnie jak cud eucharystyczny w Lanciano, jak wiele innych cudów eucharystycznych. Kiedy Pan Bóg zainterweniuje, łamie prawa natury i właśnie tak jak te święte hostie ze Sieny się nie zepsuły, ale normalnie po 50 latach, kiedy badano je, przechowywane w wilgoci, właśnie w miejscu, które powinno sprawić, że dawno powinien ten chleb, powinien już dawno sfermentować, spleśnić, zepsuć się po prostu. Tak się nie stało. Ale właśnie uwaga, kiedy tak się dzieje, to jest cud. Kościół tak ogłasza. To oznacza, że Kościół nieustannie przyjmuje tę prawdę. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Kościół nieustannie przyjmuje tę prawdę. Istota się zmienia, przypadłości zostają. Skoro przypadłości zostają, skoro krew Pańska może sfermentować, skoro święta komunia, hostia, święta komunia może się zepsuć, to oznacza, że tam cały czas jest materia. Co to dla nas oznacza w obecnej sytuacji, wobec tego pytania? To oznacza, że boskość Chrystusa nie niweczy negatywnych zjawisk, które się na tej materii pojawiają. I tak jak boskość Chrystusa nie zniweczy pleśni, która by się pojawiła na Komunii Świętej, tak samo boskość Chrystusa nie zniweczy wirusa, który pojawi się na Komunii Świętej. Wirus może przenieść się przez Komunię Świętą. Jeżeli uważasz inaczej, jeżeli uważasz gdzieś tam w głębi serca, jesteś przekonany, że to szatan wkradł się do kościoła i w ogóle takie różne rzeczy, i argumentujesz to tym, że Chrystus nie zaraża, że tu jest ciało Chrystusa i powinna być ta komunia święta wolna od zarazków, to uważaj, bo być może właśnie stałeś się wyznawcą monofizytyzmu. Bardzo ważna rzecz. Monofizytyzm jest herezją. Jeżeli zaczynasz głosić monofizytyzm, uważaj, żebyś nie stał się heretykiem. Może mocne słowa. Ale kończąc to, obiecałem, że będzie praktyczna wskazówka. Przeżywamy Wielki Post. W Wielkim Poście od pierwszego dnia Wielkiego Postu szczególnie słyszymy słowa, które wciąż są aktualne. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nieraz zadajesz sobie pytanie, bo ja też je sobie zadaję, z czego mam się nawracać? I Duch Święty mi pokazuje, z czego mam się nawracać. To teraz taka praktyczna podpowiedź, z czego ty możesz się nawrócić. Jeżeli wierzyłeś, że Chrystus nie zaraża, czy że Komunia Święta nie zaraża, wyżegnij się monofizytyzmu i nawróć się z monofizytyzmu. I drugie, z czego możesz się nawrócić, albo ku czemu możesz się zwrócić? Sięgaj do nauczania Kościoła. To, co jest bardzo bolesne w tych dniach, jak wielu ma swoje zdanie, wielu wierzących, pobożnych katolików ma swoje zdanie, nie słuchając pasterzy Kościoła, ma swoje poglądy na to, jak należy w czasach epidemii postępować. Może to jest jakby druga podpowiedź do nawrócenia. Nawróć się i słuchaj Kościoła. Czytaj dokumenty Kościoła, poznawaj teologiczne wyjaśnienie, czemu tak się dzieje i uszanuj też decyzje pasterzy. Nawet jeżeli decyzje pasterzy nie podobają ci się, uszanuj decyzje pasterzy i bądź im posłuszny. To też tak w kontekście ograniczeń wiernych na mszy świętej. Pan Jezus nas nie zostawił. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I mimo tego, że szaleje epidemia, On jest z nami, On jest z tobą, On cię nie zostawi. I nawet jeżeli nie będziesz mógł przez najbliższe dni, tygodnie, może i miesiące przyjmować ciała Chrystusa w Komunii Świętej, wiedz, że On jest z tobą. I adoruj Go tam w głębi twego serca, bo z twego serca On chce uczynić najpiękniejsze tabernakulum. To tyle w dzisiejszym Q&A.
I życzę Wam, każdemu z Was, takiego głębokiego, pięknego doświadczania obecności Jezusa, który zabiera wszelki lęk i który jest z nami przez wszystkie dni, zarówno w naszych sercach, przez obecność Ducha Świętego, ale także w swoim Kościele przez dar Eucharystii. I nie mogę się też doczekać tego momentu, kiedy z wiernymi będę msze święte odprawiał i również za tym czasem tęsknię, podobnie jak każdy z Was. To tyle na dzisiaj. Niech Wam Pan Jezus błogosławi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.